Lwowie uczcili pamięć polskich profesorów zamordowanych przez hitlerowców. 82 lata temu naziści rozstrzelali polską inteligencję. 45 profesorów Lwowa. 4 lipca z inicjatywy Politechniki Lwowskiej oraz Politechniki Wrocławskiej złożono kwiaty pod pomnikiem ofiar. Wspólną modlitwę w ich intencji poprowadził wraz z kapłanami obu obrządków arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki. Także w tym dniu w kościele świętej Marii Magdaleny z błogosławieństwa metropolity lwowskiego ksiądz Krzysztof Szebla przewodniczył Eucharystii w intencji poległych polskich profesorów i bohaterów Ukrainy, którzy zginęli w obronie kraju przed rosyjskim okupantem. W wydarzeniach wzięli udział przedstawiciele Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Lwowie, władz obwodowych i miasta oraz przedstawiciele kół akademickich. Kwiaty pokładają pan rektor profesor Andrzej Szarata. Polskie Towarzystwo Wojskowych Mogił u Lwowie kwiaty pokładaje głowa towarzystwa pan Janusz Balicki. Daj wszystkim naszym zmarłym udział w jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela, przez Chrystusa Pana naszego.